Kolejna sprawa, druk 1382, zmiany w budżecie miasta Krakowa. Bardzo proszę w imieniu pana prezydenta. Potem wrócimy do spraw zaległych. Czy jest pan dyrektor Kowal? Jest, dobrze. To najpierw panią dyrektor, a potem te sprawy zaległe, które nie mogły się wcześniej zmieścić. Panie przewodniczący. Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 112 352 zł. Jest to w związku z realizacją projektów unijnych oraz w związku ze zwiększeniem dotacji dla Muzeum Armii Krajowej kwota 30 tysięcy. Do projektu uchwały złożona została autopoprawka, która zawiera dodatkowo zwiększenie środków dla Muzeum Armii Krajowej na realizację projektu edukacji kulturowej pod nazwą Bon Kultury o kwotę 37 350 oraz 500 tysięcy. Jest to dotacja celowa z województwa małopolskiego na projekt kulturalny Regionalny Fundusz Filmowy. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej, która w dniu wczorajszym głosując 10 za przyjęła taką opinię. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania i stwierdzam, iż nie zostały w trybie statutowym wprowadzone żadne poprawki ani